Witam. W dzisiejszym filmie porównamy wojska Polski z połączonymi siłami Litwy, Łotwy i Estonii. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widzów, których serdecznie pozdrawiam. Zasadnicza służba wojskowa ostatnio wraca do mody, choć wśród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej powszechny obowiązek służby wojskowej utrzymuje dziś mniej niż połowa z nich. Większość krajów członkowskich UE zrezygnowała z armii opartej na powszechnym obowiązku służby wojskowej, lecz część z nich postanowiła wprowadzić obowiązkową służbę wojskową po wydarzeniach na Ukrainie z 2014 roku. Tymi państwami była Litwa, która wprowadziła pobór w 2015 roku, czy Szwecja, która reaktywowała pobór w 2017 roku. Nawet nasi zachodni sąsiedzi Niemcy po wydarzeniach z 2014 roku myślą nad przywróceniem poboru, którego zaprzestali w 2011 roku. Choć rzecznik niemieckiej partii SPD do spraw obronności Fritz Felgentreu wskazał w 2018 roku w gazecie Die Welt, że przymusowa służba jest niezgodna z prawem europejskim. Ciekawostką jest, że Estonia jest jednym z wielu krajów UE, który najdłużej utrzymuje obowiązkowy pobór do wojska, bo mianowicie od 1991 roku, czyli od roku odzyskania niepodległości. Inne kraje Unii Europejskiej, które mogą się pochwalić dłuższym utrzymaniem poboru są Austria od 1975 roku, Cypr od 1974 roku, Finlandia od odzyskania niepodległości, czyli od 1918 roku, Grecja od 1914 roku, Dania od 1849 roku, ale absolutnym rekordzistą jest Norwegia, która utrzymuje pobór od około 950 roku, kiedy został on po raz pierwszy zorganizowany przez króla Hakona Dobrego. Zapraszam do oglądania.
mój drugi kanał Astra TV wrzuciłem nowy film. Jeśli jesteś zainteresowany tematem II wojny światowej, to zachęcam Cię do obejrzenia. Karta pojawi się w tym miejscu. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego drugiego kanału z animacjami. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, jak i do napisania propozycji do następnego porównania. Siemanko.